Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w Salt and Sanctuary. Drugi odcinek przed nami i ruszamy do nowej lokacji. Która jest dosyć, powiem wam, wymagająca. Ale spróbujemy jakoś ogarnąć temat. Cholera, chyba że mnie załatwią zaraz. A może nie. Dobra, udało się. Żebro strzygi zdobyłem. O kurde, załatwili mnie. A, trucizna. Dobra. Okej. Wracamy. Odzyskać sól. Przewrót zyskacz. Jak sami widzicie, gra jest mega trudna. Ale później muszę sobie poradzić. A, wszyscy się przeciwnicy odnowili. Zapomniałem. Zapomniałem, że się wszyscy przeciwnicy zrespawnowali. No dobra. Ten typ został położony. Dobra, sól odzyskana, 1100. Ej, patrzcie, mamy tu chyba skrót odblokowany. Ja kurde, niepotrzebnie chyba szedłem na koło. A, nie odblokowałem tego skrótu. Ruch sygnałowy, kamienny przewodnik. Czyli tutaj mamy de facto blokowany skrót. Także w sumie to możemy nawet ścieknąć sobie poziom. I sobie coś tutaj w drzewku sieknąć. No atak jest dobry. 18-3-19-2, widzicie? Tylko tutaj odblokuje nam się od razu dwuręczne wielkie młoty i topory klasy pierwszej. 18,5. A, bo tutaj jest zręczność. A tutaj daje siłę. To daje punkt woli. Wiecie co, nie wiem dlaczego, ale chyba Paladyn nie ma umiejętności, które zwiększają nam zdrowie. Nie, to się kuźwa stało. Masakra jakaś. Dobra, weźmy tutaj może tą. Wielkie młoty i topory. Bo to daje nam siłę też. Zręczność, siła, odblokuje miecze klasy drugiej, a my tu mamy de facto co? Buławę, młoty i topory. Dobra, 19,2. Większe obrażenia. Ma się kurczę, nie wiem, co daje nam życie dla Paladyna. Wiem, że to jest skrót.
też gdzieś jest skrót. Tajemnica. Tylko że tutaj nie mogę wejść. Z drugiej strony możemy tam sobie odblokować skrót chyba. Także tędy nie dam rady przejść. Dobra, przed nami lokacja nowa. Village of Smiles. Tu mamy pułapkę, trzeba uważać. No i dosyć trudnych przeciwników do pokonania. Czekajcie, ja się wycofam na sekundę i zmienimy sobie tutaj, może sobie to łyknę. Jeden obrażeń. Aj, gość mnie kuźwa muci. A, udało się, 550 punktów i dzwonek powrotu. Super. Pukiel włosów. O, pukiel włosów jest, wiecie, do czego potrzebny, do ulepszania. Jak tam wskoczyć, cholera? No tak się chyba nie da. O, cholera. Pójdziemy może najpierw w lewo, żeby sobie tu może odblokować jakieś ciekawość, co za stworzenie przetrwa w obliczu tak dławiącej rozpaczy. Inni już zaczęli padać na kolana, dołączy do nich. To za odważna i niemądra ciekawość, będzie walczyć i krwawić i polegnie. A pewnego dnia, kiedy zostanie pokonana, gdy z trudem będzie łapać powietrze, dławić się własną krwią i łzami, tego dnia padnie na kolana, a wtedy ją pożrę. Nie wiem, czy dobrą decyzję podjąłem. O, szkoda. Jakaś masakra. Najgorsze to, że ucieka, wiecie? Uważaj, pułapka. No właśnie widzę, że pułapka jest. Dobra. Coś mi się wydaje, że tu będziemy walczyć z bossem. A, kapliczka, ale fajnie. Zaraz sobie zaawansujemy postać. Drzewko umiejętności, sobie tutaj tym razem wysieknąć. Siła woli, odblokujesz sztylety klasy pierwszej. Odblokuję bicze. 20. Odblokuje ciężkie pancerze 2.
Znaczy tutaj mamy 3 tu z 2. Jeden punkt do wytrzymałości. Może w to byśmy ulepszyli. Blokuje ciężkie pancerze klasy drugiej. Jak to się zdobędzie, to będziemy mogli je założyć. Ale wytrzymałość też jest potrzebna. Mamy tutaj 4, a 45,5. Weźmy to. To możemy jeszcze kilka razy ulepszać. O cholera, patrzcie tutaj, patrzcie jakie to wygląda. No jest tego naprawdę dużo. No i mamy tych kowala i mamy jeszcze... O, buty kowala, rękawice i fartuch. Mamy tutaj lepszą obrażenie od ognia, 35,5, a to aż 119. Ja będziemy walczyć z jakimś przeciwnikiem, który będzie atakował ogniem, to można to sobie założyć. Jest tam tego Morgensterna, może sobie ulepszył. Miecze, tarcze, kolczugi i pancerze. Ulepsz. A tak, z 11,5 na 21. O! Left mouse, 250 sztuk i... No to mam to. Dobra. Ale czekajcie. Ile mam teraz... No i te tarcze, cholera, one są dosyć drogie. A czekajcie, nie mam tych? Nie mam żadnych tych, dobra. Saszetek z solą. Mamy 940, a tutaj byśmy mieli... Jakie obrażenie zadajemy teraz? Nie wiem ile było wcześniej. Ale chyba niewiele to dało, że ulepszenie tej broni. Ej, coś mi się wydaje, że na dole będziemy walczyć z bossem. A poza tym jak spadnę tam... Trochę ryzyko. Nie będziemy tam zeskakiwać. Łapka. Idziemy na górę. Łapka. Ja pierdzielę. Szak. Kuźwa, jaki rycerz. Rycerz, kuźwa, weź mi trzy. Dwie flaszki straciłem.
pieśń wierności. Kurde, Bela, co to wypadło? Wzmacnia twoją obronę przed obrażeniami od mocy tajemnych. Dobra, niech będzie, bo i tak mamy miejsce wolne. Cztery pierścienie możemy założyć aż. Kamienny przewodnik. Ej, kuźwa, nie chciałem tego wypić. Cholera. Ajajaj. O, tędy się nie da przejść. Użyj mocy święta. Teraz tarcza wielka. Błogosławieństwa, modlitwa. Próbuj tarcza. A, tu będziemy walczyć z bossem, wiecie co? Dobra. Trzeba się przygotować. W postaci takiej, że ja muszę tutaj apteczki sobie zregenerować. Ewentualnie jeszcze możemy pójść tutaj zobaczyć. Aha, tu jest jakiś skrót. Dlaczego tego nie mogę tworzyć? O co tu chodzi? To są drzwi chyba ukryte, wiecie? Ale nie mogę ich otworzyć. No nic, wracamy się po ten i będziemy walczyć z bossem. Nie wiem czemu tych drzwi nie mogę otworzyć. Nie wiem jak to się otwiera. Tajne przejścia. Czekaj, to nie tutaj, tylko tu. No to mamy 11 poziom. Złóż ofiarę. Nie będzie mi składać na razie żadnej ofiary. Drzewko umiejętności. O, patrzcie, załóż 45,5, a tu mamy aż 48,5. Czas 3 punkty nam daje. Tu pisze załóż, ale to jest udźwig. Kurde, tu ma kondycja 110, to byśmy sobie to wzięli. Kondycja fajna. Tutaj mamy, o, 22, o kurde, musimy to pocisnąć. Dobra, 22,9 będziemy obrażenia mieć. No, ta gra jest po prostu genialna, wiecie co, szkoda, że nie mam tutaj żadnych tych chyba. A mam! Mamy worek soli, widzicie? Weźmiemy sobie to, 22,9, obrażenia. A, potrzebuję 2 punkty klas, ajajajajaj. Szkoda. Właśnie 29, to tu będziemy mieli 22. Generalnie sobie pocisnę jeden punkcik w magię, bo myślałem, że będziemy mogli sobie czary rzucać, a to się okazuje, że musimy pocisnąć tutaj aż 4 punkty w magię. Ale w sumie warto chyba w to zainwestować, będziemy mogli puszczać czary. Blokuje sztylety, blokuje łuki. To w sumie dosyć przydatne. A to co jest? Blokuje lekkie pancerze, o.
klasy pierwszej. Kurde, nie wiem, jaką stronę pocisnąć, bo to jest, kurde, też ważne. Pięć punktów wytrzymałości to daje. Weźmy to. Dobra, ruszamy. Tu mamy jeszcze worek soli, ale nie wiem, ile nam soli da, a szkoda marnować, jak zginiemy. Dobra, idziemy na tego bossa. Aha, tu mi nie da się tego przeskoczyć. No, w takim razie musimy jeszcze raz chyba się wrócić. Aj. Z taką ilością zdrowia na bossa to nie bardzo, nie? Cholera jasna. Niestety, żeby do bossa się dostać, to musimy kilku przeciwników pokonać. Ale jeszcze tutaj są pułapki. No i jeszcze trochę oberwałem, kuźwa mać. Czego nie mogę tych sekretnych drzwi? Chyba, że enterem, czekajcie, może enterem się te drzwi uda otworzyć. Aha, enterem, dobra. Owinięty pierścień, ciekawe co to jest. Zwiększa szybkość przewrotu. O. Chyba to wypierdzielimy. Przewroty nasze nie są takie idealne, ale tam kilka przejść przeoczyłem, więc muszę się wrócić, ale to nie wiedziałem, że enterem możemy, jakby wiecie. Czy tak? Czyli tutaj de facto dotąd, a bez tego pierścienia. To samo kuźwa jest. To ciężko. Dobra, niech to zostanie. Myślałem, że te przewroty będą jakieś bardziej efektowne, a to... Dobra, trzymajcie kciuki, chociaż czekajcie, bym sobie wziął jeszcze to. Tarcza. Dobra. The Queen of Smiles, królowa uśmiechów. Cholera. Kurwa, nic nie mogę zrobić, do cholery.
na bloku używać. Nie jest jakaś ciężka, ale trzeba uważać. Zoberwałem, cholera. Ajajajajajaj. Kurde, Bela. No jeszcze dwa hity. Mamy ją! Pierwsze podejście. Ale trzeba było się troszeczkę utrudzić. The Village, odblokowane osiągnięcie. Generalnie, wiecie, no w grze trzeba dużo bić potworu, żeby zdobywać sól. No i dzięki niej podnosimy sobie perki, statystyki. O, mamy 3300 punktów soli. Nie wiem, czy się wracać, czy... Cholera, gdzie ja tu poszedłem? Żelazny garnek, spodnie kucharza i tak dalej, dobra. Zestaw dla kucharza. Który strasznie mało waży. To nasze obroty byłyby zdecydowanie... dłuższe na pewno. Gdzie ja kuźwa jestem? Co to za talizman jest? Talizman? O kurwa, zwiększa nam atak. Metalowy talizman pomalowany na czerwono krwawi kwiat od dawna wykorzystywany jako... składnik barwników i farb, ale przysąd, który łączy go z rządzą krwi, jest stosunkowo młody. Wojownicy przy wdziewającym stroje barwione krwawi kwiatem, ale farbowana tak suknia uchodzi za strój w złym guście. Większa siła ataku. Ale tego nie mogę chyba założyć. A mogę? A 21.1 23.2. Ja cię pierdziu, patrzcie, dobrze ma na... O kurwa, jak teraz on wyjść? Chyba normalnie. Kurde, jaki fajny sprzęt. Udało mi się odkryć mały sekret. No ma tu jakaś lokacja, do której na razie nie mam dostępu. Jak na razie wszystkich bossów bierzemy na raz, bez powtórek.
Drabina do góry, może tu pójdziemy, co? A, skrót. I czarna perła, super. Co to jest, pułapka? Jest co? Czekajcie, bo... Ten szaleństwo jest moja pustka. Bardzo dobrze. Aha. Drzewko umiejętności, mam jeden punkt. Widzicie co, weźmy sobie to, odblokuję sobie tą magię tutaj. Ja kurczę się trochę zastanawiam, czy warto w to inwestować. 25,2. Powiem wam, że kondycja jest w sumie też potrzebna. A właśnie, flaszki byśmy sobie odblokowali. Tu jest dostęp do flaszki. I tu jest dostęp do flaszki. Dobra, weźmy tą magię. Blokujemy sobie to, a później sobie blokujemy to. Będziemy mogli te czary puszczać, będziemy mogli się leczyć. A wiecie co? Czekajcie, czekajcie, moment. Zobaczmy, co tu jest. Cały czas to sama lokacja, nie? Cholera. Kurre moja, co to kuźwa jest? 32. O, shit. Ale jakie to ciężkie jest. Atak 14,5 na 27,5. Skalowanie siły S. Skalowanie zręczności E. To mamy C, waga 4,5, to mamy 12. To musimy sobie odblokować ten. Coś, co nam tutaj zwiększy udźwig. No ale fajna broń, kurde, trzeba przyznać. Ja będę, ale zobaczmy, ile tarcza wyważy. 8. 8 plus. To jest 12,5, a to waży. O, mógłbym założyć. Dlaczego tego nie mogę założyć? Bo co jest? Przekreślone to jest. Dlaczego? Aha, bo to jest wielki miecz, a nie mam wielkiego mieczu. Dobra. Musimy wielki miecz odblokować w statystykach, nie? Kurwa, tylko nie ten rycerz pieprzony. A, tu już jest kolejna lokacja, to na razie sobie to zostawiamy. Przekaźnik umysłu. Blokuje minimalną kondycję na poziomie 1 trzeciej. Piersi niezwykłego skupienia pozwala noszącemu zachować zdolność rzucania zaklęć pomimo wyczerpania. Aha, bo to jest skupienie. To dla czarodzieja. Dobra, Village of Smiles. Jesteśmy w tej lokacji, o której właśnie cały czas... Aha!
Dobra. Shit. On mnie zechlał teraz. Mamy 4000 punktów soli, wiecie co? Trzeba by to wykorzystać. Zanim gdziekolwiek pójdziemy, bo stracę to i będzie problem, a poza tym będzie nam łatwiej grać. Dobra, idźmy do sanktuarium. Skarb, góra, lewo. Wiem. Wielki miecz. No, tym... Na chwilę sobie pójdziemy do sanktuarium, kurde, i zobaczymy, co muszę odblokować. Aha, to nie tędy. Poziom 13. Poziom 14. Poziom 15. Jeszcze można by sobie ewentualnie tutaj to wziąć. O kurde, źle to. Nie to. Mamy 1348. Dobra, muszę jakiegoś potworka zabić i zaraz wrócimy, zbijemy jeszcze jeden poziom. Tylko tutaj chyba nie ma nic. Ała. Dobra, już mamy. Oj, przepraszam, gdzie ja idę? Mam nadzieję, że to nie koronawirus. No, wbijemy sobie jeszcze jeden poziom. Powiem, że gra jest po prostu fenomenalna. Blokujemy sobie to. I to. Mam fiolkę jedną więcej. I wielkie miecze. Gdzie to są wielkie miecze? Blokuje miecze klasy drugiej. Blokuje sztylety. A gdzie są wielkie miecze? Halabardy i włócznia. Wiecie co? Czekajcie, zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Dwuręczny miecz. Okej, dwuręczny miecz. Klasa pierwsza, wielki miecz. Klasa pierwsza, wielki miecz. No tu mam to. A, bo to jest wielki miecz. Sztylety. Tu mamy miecz klasy drugiej. Miecz klasy trzeciej. Sztylety. A gdzie jest wielki miecz? Miecz klasy czwartej, miecz klasy piątej. Dwuręczny wielki młoty i topory. Kuźwa, gdzie to jest na tym drzewku? Dodatkowa mikstura energii. Miecze, sztylety, młoty, topory. A wielkie miecze, nie wiem gdzie kuźwa są w ogóle. Tutaj ukryte. No muszę to znaleźć.
To tutaj nie. Cholera, to są... A, tutaj mamy dwuręczne wielkie miecze. Przepraszam, okej. Okay. Jest tutaj coś. Dwuręczne wielkie miecze klasy trzeciej. Czyli to tutaj jest. Mamy, no to mamy to. Dwuręczne wielkie miecze klasy pierwszej. O co tu chodzi? Odblokuję miecze klasy pierwszej. Dwuręczne wielkie miecze klasy pierwszej. Daj jeden... No to czego tego nie mogę założyć? O co tu chodzi? Kuźwa, o co tu chodzi? Dobra, powalczymy tym, zobaczymy. Nie wiem, czemu tak to jest tak dziwnie. My mamy 6 fiolet, nie? Trzeba sobie odblokować to, bo to jest dosyć ważne. Kuźwa, jakie obrażenia. Jaki zasięg. No, paladyn z wielkim mieczem to chyba dobry pomysł. Czekajcie, tędy przejdziemy? Nie. Gdzie miałem iść w ogóle? Na hita, kurczę, biorę te bestie. Ale coś, kurczę, wspaniałego. Ej, na górze jest jakieś przejście, przydałoby się to odblokować. Tu mamy wejście, ale tędy chyba nie mam rady wyjść. Musimy tutaj pocisnąć tą stronę, okej. Okay. Scalony pierścień metalowy zwiększa wytrzymałość. O 5. Niezłe. Szara perła. Co to kuźwa jest? Szara perła. Używaj szarych perł na ołtarzu, aby usuwać zdolności. Proces usuwania zmienia szarą perłę w czarną. Aha. Okej. Okay. Czy możemy sobie cofać umiejętności? Piorna dynia. Oh shit. Oh, ho. Panie. Bezsolny zabiera ci 7-8-4 soli. Masakra, jeszcze złoto tracę za wskrzeszenie. No musimy tam pójść i odzyskać to. Dobra, zróbmy cięcie. Wiecie co jest najgorsze, że możemy tylko 3 razy zaatakować. Więc kiepsko. Ale tym o takim byłby. Worek soli. Jaki czad. Udało się. Ale kurwa, jaki mam atak, patrzcie. Ja pierdzielę. Wywala wszystkich w powietrze. Ta gra jest po prostu genialna. Dobra. Muszę się chyba wrócić, ale przecież tak się zastanawiam, jak my tam na górę mamy wejść.
Dobra. Zapiekło to. Ale kuźwa, mam miecz. Pójdziemy teraz tutaj. Aha, bo to jest nowa lokacja już. The Watching Woods. Dobrze, te łapki chyba nie można. Nie robuniku na to. Dobra, to już jest nowa lokacja. My drodzy, chyba kończymy materiał. Ukończyliśmy jedną lokację. Pokonaliśmy bossa. Zrobiliśmy fajny miecz. Mamy 16 już poziom. Mamy 2900 punktów soli. Chociaż tam, kurde, dalej. Nie wiem, czy wszystko mi się... Wiecie co, jeszcze moglibyśmy się tutaj cofnąć. Jeszcze do jednej rzeczy. Właśnie tutaj. I przejdziemy tutaj, nie? Tylko to chyba też jest jakaś nowa lokacja. Ahoj wędrowcze, miło cię spotkać. Mów mi Fren, ukrywam się tutaj od jakiegoś czasu. Widziałeś jakieś błyskotki, zgubiłem mały woreczek ziemi. Tak, potrzebuję worek ziemi. Worek ziemi, okej. Okay. Co to za lokacja? Jakaś nowa lokacja. Dobra, nie będziemy tutaj tego eksplorować. Potrzebujemy worek ziemi. To trzeba pamiętać, żeby tutaj go mu przynieść. O, shit. Jego ziom nie strzela? A nie! O cholera, jasne. O cholera, to jest zły pomysł. Shit. I tak po ciemku będziemy tam jeszcze jak spadnę. Skrót kosa, torba soli. O, shit, pół życia nie mam. Dobra, już jest po mnie. Się pokonać tego bydlaka. Dobra, moi drodzy, będziemy kończyć chyba. Bo tu są jakieś nowe tereny, których na razie nie będziemy eksplorować. Muszę sobie zobaczyć mapkę, jaka jest kolejność. Bo wiecie, to też zależy. Nie będziemy szli do lokacji, w której nie dam rady. Trochę tu cholera ciemno. To już jakieś przejście jest na dół. A, to był ten sekret. No i tutaj nie damy rady wejść, bo nie mamy chyba umiejętności. Dobra. To chyba tyle. Jeśli coś przeoczyłem, no to wrócimy do tego tematu.
Aha, czekajcie, bo ja chyba źle poszedłem. Tutaj pójdziemy w lewo przecież. W prawo. A tu byłem? Tak, tutaj jest sanktuarium. Także tu sobie zakończymy. Wbijemy jeszcze sobie może ze dwa poziomy. Dobra. 1400. 1500. Nam braknie na kolejny poziom. Ale mamy aż 4. Wiesz co, muszę kondycję sobie wbijać. Kondycja daje nam możliwość wyprowadzenia większej liczby ataków. Co w przypadku miecza mi się bardzo przyda. Patrzcie, jakie tutaj mamy ten. 38.1. Ja pierdziele. Jakie obrażenia. Ale muszę sobie kondycję właśnie zwiększyć. Czyli to. I atak też nam się zwiększa? Podaje nam punkt zręczności. To odblokuje nam bicze i daje jeden punkt. Jeden punkt. Aha, jeden punkt siły woli daje nam. To też można by to odblokować, żeby sobie wbić to, nie? Dobra, wbijmy to. Odblokujemy sobie miksturkę kolejną. Weźmy to. Odblokujmy sobie magię. Sto trzydzieści. Tutaj sobie blokujemy pancerze. Dobra, idźmy tu w tym kierunku. Dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle. Dalej mam tutaj krzyżyk. Nie wiem, czego to jest. Klasa wielki miecz. Widzicie, 3 i kawałek mi zostaje, czyli raz, dwa, czekajcie, poszukamy, raz, dwa, trzy, cztery, czyli 4 ataki mogę już wyprowadzić, a nie 3. Dobra, dzięki za uwagę, moi drodzy, trzymajcie się, hej, hej, hej.